Uwaga, ze względu na politykę YouTube, ten materiał przeznaczony jest dla osób powyżej 13 roku życia. Cześć kochani, z tej strony Madzia, czyli wasza kawaii queen Magdalena. Dzisiaj pokażę wam książkę mangi oraz gadżety, jakie sobie ostatnio kupiłam. I są to mangi, które myślałam, że zamówię dopiero pod koniec stycznia, na początku lutego, ale na szczęście wyszły już wszystkie, które chciałam. Teraz pod koniec stycznia zostaną mi 4 jeszcze mangi do kupienia i później już będą lutowe tytuły. Pierwsza będzie książka, zaraz wam pokażę, i jest to Mała Księżniczka, o której wam wspominałam. Już dawno temu chciałam ją kupić. Może wiecie, może nie, na podstawie tej książki pojawiło się anime w latach 70., 80., coś takiego. Na pewno jest to już stare anime. Recenzowałam, zapraszam was do recenzji. Jest to jedna z tych bajek, wtedy myślałam, że to jest bajka, które były mi bardzo, bardzo bliskie. I czekałam na to, że pojawiło się naprawdę śliczne wydanie. I Mała Księżniczka od wydawnictwa Wilga jest pięknie wydana. Ma taki... faktura jest taka papierowa, coś takiego, to jest twarda okładka i ma śliczną grafikę i będę ją czytać Aleksandrowi do snu. Wybaczcie, będę tutaj na łóżko rzucała. Nic się nie dzieje w tej książce, nie bójcie się. Kolejny tytuł to też jeszcze nie manga, ale to jest nowelka. 21 tom Sword Art Online i ten tomik to jest otwarcie nowego arku, nowej historii z SAO, arku końcowego. Z tym arkiem ma się zakończyć ponoć SAO, znaczy nie z tą nowelką, nie z tą książką, ale z tą częścią, z całą tą historią. Nie wiem, ile będzie liczył ten ark tomów. Wyszły w Japonii już chyba 23 tomy, ten jest 21. Ja bym chciała, żeby ta historia się zakończyła. Mimo wszystko, żeby się nie ciągnęła nie wiadomo jak długo, bo to będzie działało na niekorzyść serii. Nie mogę się doczekać, żeby przeczytać ten tomik. Mamy tutaj Alice, mamy Asunę i Kirito na okładce. Bardzo, bardzo jestem ciekawa, co tam się wydarzy. Pierwsza manga to trzeci tom Sekret Panny Watanuki i będę recenzować tę mangę chyba właśnie teraz po tym tomie, bo jeszcze zostały 2 albo 3 do końca. Ale wiem, że niektórzy już bardzo, bardzo czekają, żebym w końcu zrecenzowała tę mangę. Kolejny tytuł to Jego Wilczy Sekret. To jest pierwszy tomik i chyba będzie liczyła 3 tomy, więc też zrecenzuję. Nie wiem, czy może zrobię moja reakcja na pierwszy tom, czy poczekam jeszcze na drugi i trzeci. Myślałam, żeby zrobić reakcję, opinię, co sądzę o tej mandze po pierwszym tomie. Ale wygląda naprawdę fajnie. Kolejny tomik to Pani Itsuya. I jest to jedna tomówka, dosyć, jak widzicie, potężne tomiszcze, więc na pewno zrecenzuję. Wygląda fajnie, zaraz wam pokażę tutaj, jak leży sobie pani Itsuya. Zrecenzuję. Myślę, że na pewno zrecenzuję. Hopsa. I ostatni tomik to Cardcaptor Sakura, tom 6. I ta seria liczy 12 tomów i potem jeszcze jest Cardcaptor Sakura Clear Card, która też liczy 12 tomów, więc na pewno będzie dalsza część do zbierania. To by było na tyle, jeżeli chodzi o mangi, książki, to teraz gadżety. Pierwszym gadżetem będzie taka świeczka, którą kupiłam w Pepco i ona jest po prostu piękna. Kosztowała mnie dychę, coś podobnego było w Empiku, ale za 20 zł. Więc mówię, no nie, no podobne są, ja tego nie będę palić, nie będę jej zapalać, bo chcę, żeby była taką ozdobą na szafkę. Może jeszcze kupię jedną albo dwie, bo kiedy zamówię w końcu moją toaletkę, to chcę mieć taką ozdobę na niej. Jest prześliczna, był jeszcze kolor bardziej taki różowy, mocny, a ten jest pudrowy. Naprawdę mi się bardzo podoba. Kolejna rzecz, to już wam pokażę. To selfie stick. Miałam czarny selfie stick, ale on już był stary i w ogóle taki już mnie denerwował, bo wszystko tam w nim się majtało. I kupiłam sobie po prostu zwykły różowy selfie stick, żeby móc nagrywać na przykład podczas spacerów. Kolejne dwie rzeczy to długopisy. Były takie urocze na promocji, serce. To było po prostu, to jest po prostu cudne, takie mięciutkie i kocia łapka. Było jeszcze puszek,
ale były tak pobrudzone, strasznie się brudziły od długopisu, coś tam się lało w tych długopisach, więc wzięłam ten. Kocią łapkę, popatrzę sobie, to jest niebieski, a ten jest też, tylko inny odcień. Takie długopisiki. Bardzo mi się podobają, bo lubię właśnie takie, takie pierdolniki, które trochę będą taką ozdobą też do pokoju. Nie wiem, czy wy lubicie takie gadżety. Ja bardzo, bardzo lubię i powstrzymuję się, żeby nie kupować tego zbyt dużo, bo gdybym mogła, to cały pokój by miałabym w gadżetach. I kiedyś swojego czasu miałam tak, że gadżety były wszędzie, ale mnie to teraz denerwuje, bo jest o wiele więcej sprzątania i to się bardzo, bardzo kurzy, a ja nie znoszę kurzu. To wszystko trzeba potem odkurzać, trzepać, więc mniej tym lepiej. Teraz wychodzę z takiego założenia, że im mniej, tym lepiej. I ostatnia rzecz, bo kilka dziewczyn się mnie pytało na Instagramie, jakiego używam podkładu, bo jest dość naturalny. I ja od 2 lat używam Rimmel Lasting i właśnie kupiłam sobie nowe opakowanie i to jest 100% Ivory, to jest taki właśnie numer. Dosyć jasny. Ja miałam taki problem, żeby dobrze dobrać podkład, bo był za ciemny. Mimo wszystko, że nie mam bardzo bladej skóry, bardzo bladej karnacji, mimo wszystko potrzebuję jasnego odcienia i poszłam do drogerii i była tam właśnie jedna ze sprzedawczyń, tam było takie, wiecie, takie miejsce, gdzie można było spróbować makijażu czy czegoś tam i po prostu próbowałyśmy metodą prób i błędów, który podkład pasuje do mnie najlepiej, na który najlepiej się scala z moją twarzą i utlenia, bo pamiętajcie, że jeżeli nałożycie podkład, to potem on się utlenia i kolor wyjściowy na końcu może być zupełnie inny niż na samym początku. I ten sprawdza się 100% u mnie. Jasny kolor, chyba najjaśniejszy w tej gamie kolorów. Ja polecam. Drugi rok używam, nie mam żadnych problemów skórnych, nie wysusza mnie, a ja mam bardzo delikatną, wrażliwą, skłonną do przesuszania skórę. I pod to używam kremów nawilżających, w tym 100% aloesu, więc polecam. Jest to krem koreański, nie mam go teraz przy sobie, ale był też w Lidlu. Taka duża tuba, 100% wyciągu z aloesu i świetnie nawilża, więc polecam. To wszystko na dzisiaj, kochani. Dziękuję, że oglądaliście. Już niedługo pojawią się kolejne filmiki, recenzje, podcasty, tajemnice Sailor Moon, więc czekajcie na filmiki. Dziękuję, że mnie wspieracie, bo każdy wasz komentarz pod moimi filmami to dla mnie ogromne, ogromne wsparcie. Jeszcze raz dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!